Niewyleczona choroba, szaleństwo, czy może czyste zło i premedytacja? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sprawie, która teoretycznie powinna dać nam odpowiedź na to pytanie, ale jak było w praktyce? Dzisiaj będziecie mogli wysłuchać historii, w której dwie osoby niewinnie straciły życie, a prawdopodobnie dużo więcej osób mogło je stracić. Co do tego doprowadziło i jakie pobudki naprawdę kierowały sprawcą? Postaram się Wam o tym wszystkim opowiedzieć, chociaż sprawa jest bardzo zawiła, zagmatwana i nie ma jednoznacznej, stuprocentowo pewnej odpowiedzi. Zwłaszcza, że osoba odpowiedzialna za te wszystkie morderstwa postanowiła milczeć. Jan Lupa był 32-letnim robotnikiem zamieszkałym w Łaziskach Górnych, mieście oddalonym o około 18 km na południowy zachód od Katowic. Lupa pracował jako maszynista w kopalni Brada w Łaziskach Górnych, której zdjęcie zamieszczam Wam w tle. Nie do końca jest znany adres jego zamieszkania, ponieważ Jan żył w dość sporym konflikcie ze swoim ojcem i ostatecznie wyprowadził się z domu rodzinnego i albo zatrzymał się u swoich znajomych, albo wynajął jakiś dom, który miał znajdować się w niedalekiej odległości od jego domu rodzinnego. Lupa zamieszkał bardzo blisko swojej rodziny, pomimo tego całego konfliktu ze swoim ojcem, ponieważ był bardzo mocno związany ze swoją matką i nie zamierzał rezygnować z częstych odwiedzin. Ale jak wyglądała sprawa z tym konfliktem i co tak bardzo poróżniło Jana z jego ojcem Józefem? Co się tyczy samego powodu konfliktu, to znalazłam kilka wersji. Pomiędzy starym Lupą a jego synem miało dojść do bardzo ostrej kłótni. I tak na przykład dziennikarze twierdzili, że Jan Lupa miał być nałogowym alkoholikiem. Nadużywanie alkoholu przez syna miało wyjątkowo przeszkadzać staremu Lupie, który mając dość ekscesów swojego syna, ostatecznie wygnał go z gospodarki. Wersja ta jednak nie wydaje mi się zbyt prawdopodobna, bowiem Jan opisywany był jako człowiek bardzo spokojny, bardzo pracowity, który nie tylko nie sięgał po alkohol, ale nawet po inne używki. Wersja ta została potwierdzona przez wielu świadków, wielu sąsiadów i znajomych Lupy, dlatego też osobiście wykluczam prawdziwość tej teorii. Ale pojawiła się również informacja mówiąca o tym, że Jan i jego ojciec pokłócili się na temat spadku. Z niewiadomych względów stary Lupa uważał, że Jan nie zasługuje, by w pełni po nim dziedziczyć, z czym oczywiście miał się nie zgadzać sam Jan. Tej wersji nie można do końca wykluczyć, ale więcej w niej niewiadomych niż takich rzeczy pewnych, więc i tę hipotezę zaliczyłabym do takich bardzo dyskusyjnych. No chyba, że połączymy ją z innymi. I tak tutaj przechodzimy do trzeciej przyczyny konfliktu, którą miało być rzekome złe prowadzenie się Jana. I tutaj faktycznie ta wersja ma najwięcej wspólnego z faktami, ponieważ Jan rzeczywiście mógł prowadzić je dość dyskusyjnie, bowiem już dwukrotnie zapadał na dolegliwości weneryczne, o czym zresztą szerzej opowiem Wam za chwilę. Mogło więc być i tak, że zachowanie rozpustnego syna niekoniecznie podobało się jego ojcu, który miał być takim bardzo pobożnym człowiekiem, i na tle tych takich różnic kulturowych i różnic światopoglądowych powstał konflikt. Ta wersja może też się po części łączyć z czwartą wersją, czyli ze sporem, który miał powstać pomiędzy ojcem i synem. Powód ten został zresztą podany przez samego Jana i miał to być konflikt natury kościelnej. Józef Lupa, czyli ojciec Jana, miał być człowiekiem wyjątkowo mocno zapatrzonym w kler i kościół. Jego syn, no cóż, no niekoniecznie, można powiedzieć.
Ta dwójka miała notorycznie kłócić się o to, że Jan odchodzi od wiary i nie pokazuje się w kościele, co ostatecznie doprowadziło do wyprowadzki Jana, ponieważ młody Lupa miał mieć dość wymówek, które ciągle czynił mu jego ojciec, dlatego wolał żyć na swoim i mieć święty spokój. Nie wiem, czy podzielicie tutaj moje zdanie, ale osobiście wydaje mi się, że druga, trzecia i czwarta hipoteza nie tylko nie wykluczają się wzajemnie, ale też tak naprawdę mogą się ze sobą łączyć. Wiecie, że międzywojenni dziennikarze bardzo często próbowali wywołać sensacje, często uzyskiwali jakieś połowiczne informacje i na tej podstawie budowali cały artykuł. I wydaje mi się, że tutaj mogło więc dojść do podobnego przypadku. Sytuacja mogła wyglądać tak, że Jan, który nie uznawał zasad Kościoła, prowadził dość rozwiązły tryb życia, odszedł od wiary swojego ojca, no a ten, wzburzony jego decyzją, wydziedziczył swojego syna. Czy Jan został wyrzucony, czy sam się wyprowadził, to już jest taka kwestia, myślę, poboczna, natomiast wiadomo, że drogi tych panów się rozeszły. Wydaje mi się więc, że dziennikarze, którzy pisali artykuł na temat Jana Lupy i Józefa Lupy, po prostu usłyszeli gdzieś zdawkowe informacje i na tej podstawie zbudowali cały artykuł, dlatego też mamy kilka takich hipotez, ale osobiście wydaje mi się, że to była jedna taka cała historia, po prostu podzielona na kilka części. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tutaj ten nieco przydługi wstęp i tą całą opowieść na temat konfliktu Jana i Józefa, ale wbrew pozorom może to być dość ważne dla dalszej historii. Tak jak wam wspomniałam, Jan swojego czasu zapadł na pewną nieprzyjemną chorobę weneryczną, którą z sukcesem miał wyleczyć u niejakiego doktora Chlonda. Niestety nie wiadomo, czy choroba wróciła, czy też Jan po raz kolejny uległ zakażeniu, ale w styczniu 1927 roku niepokojące objawy wróciły. Początkowo mężczyzna miał bagatelizować swoje objawy, ale kiedy symptomy zaczęły mu bardziej doskwierać, to postanowił udać się do lecznicy brackiej w Mikołowie. Tam też został przyjęty przez naczelnego lekarza lecznicy, wówczas 73-letniego doktora Zdralka. Lekarz przyjmujący pacjenta miał już co prawda swoje lata, ale podobno był bardzo cenionym w mieście fachowcem, zwłaszcza od chorób wenerycznych. W lecznicy brackiej pracował już około 40 lat, a przez mieszkańców znany był nie tylko ze swoich trafnych diagnoz medycznych, ale również z dość dobrego serca, bowiem doktor Zdralek miał być takim prawdziwym lekarzem z misją. Chciał pomagać chorym bez względu na ich zawartość portfela, co się też przecież nieczęsto zdarza, dlatego w swoim gabinecie często przyjmował najuboższych, od których nie pobierał żadnej opłaty za swoje usługi. Lekarz bardzo szybko zdiagnozował u Jana zaawansowany syfilis i wysłał swojego pacjenta na leczenie szpitalne. Tam zresztą osobiście nadzorował jego kurację. Podczas swojego pierwszego pobytu w szpitalu Jan spędził w nim aż 6 tygodni i zdawało się, że choroba powoli już odpuściła. Jan został więc wypisany. Niestety okazało się, że Jan niezbyt długo cieszył się dobrym zdrowiem, ponieważ objawy niedługo powróciły. W lipcu 1927 roku Jan Lupa ponownie wraca na oddział szpitalny, a potem jeszcze raz w lutym 1928 roku. Teoretycznie zdawało się, że objawy choroby znów ustąpiły, ale Jan tym razem nie był co do tego przekonany, zresztą po trzykrotnej hospitalizacji trudno mu się dziwić. Podobno zgłaszał doktorowi Zdralkowi uciążliwe bóle głowy, które, jak wierzył, były efektem niezaleczonego syfilisu. I tutaj trzeba przyznać, że Lupa mógł mieć rację, ponieważ długoletni, źle leczony lub niewyleczony syfilis może właśnie dawać takie objawy w postaci uporczywego bólu głowy. Doktor Zdralek miał jednak zbagatelizować skargi pacjenta i wystawił mu zaświadczenie o pełnym wyleczeniu choroby. Prawdopodobnie pomiędzy lekarzem a pacjentem mogło wtedy dojść do pewnego konfliktu
i takiego dosyć mocnego nieporozumienia, bowiem Zdralek najpewniej nie brał na poważnie skarg pacjenta, bowiem uważał, że ten próbuje po prostu uzyskać dłuższą kurację, by tym samym wymigać się od pracy. Z drugiej strony Lupa poczuł się zignorowany. Cierpi, 3 razy był w szpitalu, próbuje się wyleczyć, zgłasza jakieś obiekcje, no a lekarz tak naprawdę uważa, że on wie wszystko lepiej. Jan opuścił szpital w przeświadczeniu, że Zdralek nie potraktował go poważnie, a jego leczenie nie zostało przeprowadzone z należytą starannością. Poglądy te miała umocnić w nim jakaś lektura, na którą trafił całkowicie przypadkiem. Nieznany jest autor tej publikacji, nie wiadomo, gdzie też Lupa miał trafić na ten artykuł, natomiast podobno autor miał przekonywać w nim, że syfilis jest chorobą nieuleczalną. Ta informacja spotęgowała frustrację Lupy, który tylko utwierdził się w przekonaniu, że zaświadczenie wystawione przez lekarza Zdralka było błędne, a jego samego nie da się wyleczyć. A skoro nie da się go wyleczyć, to cóż jest warte jego dalsze życie? Lupa pogrążał się w depresji, nie widział już sensu dalszego istnienia. Być może za ten stan była również odpowiedzialna właśnie kiła, na którą chorował, bowiem w późnym stadium choroby rozwija się zarówno psychoza, jak i depresja. A tutaj musimy powiedzieć, że nie wiadomo, jak długo chorował Lupa. Wiadomo, że leczenie zostało podjęte w roku 1927, na samym początku tego roku, ale kiedy Lupa się zaraził, jak długo bagatelizował swoje objawy, no to niestety nie wiemy. Wiadomo jedynie, że w roku 1927 była już tak rozwinięta, że mężczyzna nie mógł już sobie z nią sam poradzić i zdecydował się na kurację. Ale żyjąc pod jednym dachem z bardzo pobożnym ojcem, nie wiadomo czy matka również nie była bardzo religijną kobietą, no to możemy tutaj przypuszczać, że Jan przez dłuższy czas po prostu wstydził się przyznać, że zapadł na chorobę weneryczną, a tym samym ta kiła mogła się rozwijać przez długie, długie lata. Jeżeli ten temat Was bardziej zainteresował, jesteście ciekawi, jakie jeszcze skutki uboczne może dawać nieleczony syfilis, to odsyłam Was do mojego materiału na temat zbrodni w klasztorze karmelitów. Tam dosyć obszernie omówiłam ten temat. Jakby ktoś go nie słyszał, to na górze zostawię Wam odnośnik. Ale bez względu na to, jaki był powód złego samopoczucia Jana, to jego stan ulegał pogorszeniu z dnia na dzień. Mężczyzna chodził sfrustrowany, podminowany i bez chęci do dalszego życia. Tak nadszedł dzień 26 kwietnia 1928 roku. To właśnie tego dnia Jan Lupa postanowił odwiedzić małżeństwo Hapetów. Byli to znajomi Jana, zamieszkali we wsi Mokre, dzisiejszej dzielnicy Mikołowa, w dwudziestoleciu wojennym osobnej i jeszcze odrębnej wsi. Jan wszedł na gospodarstwo Hapetów wieczorem, a jego wizyta nie była jedynie towarzyska. Mężczyzna właśnie rozpoczynał 5-dniowy urlop i obiecał swojej siostrze, która mieszkała we wsi Zawada, że pomoże jej oraz jej mężowi postawić płot na ich gospodarstwie. Ale żeby narąbać desek na ogrodzenie, no to potrzeba przecież siekiery, a takowej ani Jan, ani jego szwagier nie posiadali. Ale Lupa doskonale pamiętał, że Hapet jest z zawodu stolarzem, więc też musi przecież posiadać odpowiednie narzędzia do pracy w drewnie. Dlatego też przyszedł do swoich znajomych po tak zwanej prośbie i poprosił, aby małżeństwo pożyczyło mu siekierę, którą mężczyzna oczywiście zwróci za kilka dni, jak tylko postawi obiecany siostrze płot. Hapetowie nie widzieli żadnego problemu. Nie tylko zgodzili się pożyczyć Janowi odpowiednie narzędzie, ale nawet pozwolili mu naostrzyć siekierę na ich podwórku, co by mu jakiegoś badziewia nie dawać. Jan podziękowawszy oddalił się z gospodarstwa i ruszył w kierunku łazisk. Zamiast jednak do wynajmowanego przez siebie domu, ruszył w kierunku domu swoich rodziców. Zapukał do drzwi. W progu pojawiła się matka mężczyzny. Widząc Jana, od razu otworzyła drzwi na oścież, zapraszając go do środka.
Tym razem jednak Jan odmówił gościny i twierdził, że musi porozmawiać z ojcem. Dowiedziawszy się od matki, że ojciec jeszcze nie wrócił z pracy, podziękował jej za informację i odszedł bez żadnego wyjaśnienia. Nie odszedł jednak daleko i chowając się w zaroślach, czekał na powrót ojca. Po pewnym czasie zauważył znajomą sylwetkę. Józef Lupa szedł drogą z Brady do Łazisk Górnych i zmierzał właśnie do domu. Jan zaszedł niczego niespodziewającego się mężczyzna od tyłu, zamachnął się siekierą i uderzył ojca w tył głowy. Kiedy stary Lupa upadł, Jan wyciągnął ostrze i uderzył jeszcze dwa razy, tym razem w twarz. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Jan uciekł do lasu i pozostawił martwego ojca na środku wiejskiej drogi. Tutaj nie wiadomo, czy byli jacykolwiek świadkowie tego zdarzenia, ale zawiadomione służby szybko połączyły fakty. Nie było to zresztą zbyt trudne. Jan bardzo późno odwiedził swojego ojca, przynajmniej chciał go odwiedzić, ale go nie było. Byli skonfliktowani, no i tutaj nagle na środku drogi leży martwe ciało Józefa Lupy. Od razu więc podejrzewano, że to właśnie Jan mógł mieć coś wspólnego z tragiczną śmiercią swojego ojca. Ale z uwagi na bardzo późną porę oraz na fakt, że Jan nie wrócił do domu, ale skrył się w lesie, no to mundurowi nie mieli zbyt wielkich szans na odnalezienie zbiega przed porankiem. W tym czasie morderca przeczekał noc w pobliskim lesie i z samego rana ruszył do Mikołowa. Siekierę, która posłużyła mu do dokonania zbrodni, ukrył za paskiem spodni. Nie krył się jakoś specjalnie. Zapewne zdawał sobie sprawę z tego, że policja w tym momencie skupi się na przeczesywaniu terenów łazisk, przeczesywaniu lasów i raczej nikt nie będzie podejrzewał, że w tym czasie Lupa przedostał się już do Mikołowa. O godzinie 7 rano odwiedził swoich znajomych, od których pożyczył pewną sumę pieniędzy. Nie wiadomo, po co mu była potrzebna gotówka, ale można mieć pewne przypuszczenia, o których opowiem Wam za moment. Personalia znajomych Lupy nie są znane, jednak małżeństwo zdecydowało się udzielić mu pożyczki. Oczywiście para nie wiedziała, że Jan poprzedniego dnia bez mrugnięcia okiem zamordował swojego ojca i jak się za chwilę okaże, nie zamierzał na tym skończyć. O godzinie 9 Jan Lupa siedział już w poczekalni u doktora Zdralka. Prawdopodobnie właśnie dlatego pożyczył pieniądze od swoich znajomych, bo musiał czymś zapłacić za wizytę u lekarza. Okazało się, że w poczekalni prócz Jana znajdowały się podobno same kobiety i były to mieszkanki pobliskich Wyrów oraz właśnie Łazisk Górnych. Cała poczekalnia plotkowała więc o wczorajszym morderstwie. Jedna z czekających kobiet miała nawet rozpoznać w czekającym Lupie syna zamordowanego Józefa Lupy, ale nie wiedzieć dlaczego kobieta nie powiadomiła odpowiednich służb o jego lokalizacji, a trudno, żeby nie wiedziała, że to właśnie on jest głównym podejrzanym. Jak się okaże, był to błąd, który kosztował kolejne życie. Kiedy przyszła pora Jana Lupy, został on poproszony do gabinetu doktora Zdralka. Nie wiadomo, jak wyglądał przebieg tej wizyty, ale w pewnej chwili z gabinetu dało się słyszeć głośny trzask. Po chwili drzwi otworzyły się z głośnym impetem, a ze środka wyskoczył pacjent doktora Zdralka. Był wyraźnie zdenerwowany i zanim ktokolwiek zdążył zareagować czy zauważyć, co się właśnie stało, to mężczyzna po raz kolejny szybko zbiegł z miejsca zdarzenia. W tle zamieszczam Wam zdjęcie gabinetu doktora Zdralka, żeby łatwiej Wam było wyobrazić sobie, co mogło się rozegrać za zamkniętymi drzwiami, ponieważ wydaje mi się, że jest to dość istotne, gdyż gabinet lekarza w niczym nie przypominał sal, jakie znamy obecnie. W dzisiejszych czasach, kiedy wchodzimy do gabinetu lekarskiego, to zwykle siadamy naprzeciwko lekarza, który przeprowadza z nami wywiad. Jednak w dwudziestoleciu międzywojennym wyglądało to zupełnie inaczej. Lekarz nie siedział naprzeciwko pacjenta, biurko lekarskie stało pod ścianą, a pacjent podejmowany był za plecami doktora.
Lekarz, pochylając się nad stołem, na przykład w trakcie wypisywania recepty, niemal całkowicie tracił z oczu swojego pacjenta, co też najprawdopodobniej wykorzystał Jan Lupa. Kiedy w końcu ktoś zainteresował się, co też stało się w gabinecie lekarskim, okazało się, że dr Zdralek został zaatakowany. Odnaleziono go w pozycji siedzącej. Jego klatka piersiowa oraz głowa oparte były na biurku. Na jego czaszce widoczna była rana cięta. Była ona tak głęboka, że z wnętrza czaszki wystawały struktury mózgowe. Obok doktora Zdralka leżała zakrwawiona, najpewniej porzucona przez sprawcę siekiera oraz gruby sznur. Pomimo tak głębokiej rany głowy, Zdralek wciąż wykazywał funkcje życiowe. O wydarzeniu natychmiast poinformowano policję oraz wezwano księdza, który miał udzielić rannemu mężczyźnie ostatniego namaszczenia. Najpewniej zrobiono tak właśnie dlatego, że pomimo faktu, iż Zdralek nadal żył, to jego stan był naprawdę bardzo ciężki. Po udzieleniu sakramentu lekarz został przetransportowany do szpitala Świętego Józefa. Lekarze natychmiast podjęli się próby ratowania życia swojego kolegi po fachu. Zdralek od razu wylądował na stole operacyjnym. Niestety, zgodnie z podejrzeniami, stan mężczyzny był zbyt poważny. O godzinie 11 stwierdzono zgon. Wiadomość o śmierci szanowanego w mieście lekarza zelektryzowała całe miasto. Zdralek był drugą ofiarą Jana Lupy. Policja nie wiedziała, czego jeszcze funkcjonariusze mogą spodziewać się po szaleńcu. Mężczyzna zdawał się bez żadnych wyrzutów sumienia mordować wszystkich, którzy w jego chorym umyśle zasługiwali na karę. W przeciągu kilkunastu godzin Jan Lupa uśmiercił już dwie osoby i nie było wiadomo, czy na tym poprzestanie. Sprawa była bardzo poważna. Wszystkie okoliczne służby mundurowe zostały postawione na nogi. Do Łazisk Górnych i Mikołowa sprowadzono policjantów ze wszystkich pobliskich komisariatów, a pościgiem kierował komisarz powiatowy. Głównie skupiono się na przeszukiwaniu lasów w pobliżu Mokrego i Łazisk. O godzinie 10:45 do przeszukujących teren policjantów dołączyła kompania wezwana z Katowic wraz z naczelnikiem Wydziału Policji Śledczej. Wszyscy podeszli do sprawy wyjątkowo poważnie, bowiem na szali leżało kolejne życie. Policji udało się uzyskać informację, że kolejną ofiarą szalonego mordercy może być jego szwagier Krajs, mieszkający we wsi Zawada. Dokładnie ten sam, z którym rzekomo miał stawiać na podwórzu płot. Nie wiadomo, jaki zatarg z mężczyzną miał mieć Lupa, bowiem prasa nie poinformowała swoich czytelników o wstępnie ustalonych motywach, ale w celach zapobiegawczych na gospodarstwo Krajsów wysłano stołecznego przodownika Włosoka, aby miał oko na sytuację. Początkowo trudno było ustalić, w jaką stronę kieruje się morderca. Zdania świadków były podzielone. Jedni pokazywali prawo, inni pokazywali lewo. Policjanci byli naprawdę bardzo zdezorientowani i nie wiedzieli, gdzie poczynić swój następny krok. Postanowili się więc rozdzielić. I tak część policjantów pobiegła w stronę Łazisk Górnych i to właśnie tej grupie udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna najprawdopodobniej biegł polami w kierunku swojego miasta rodzinnego, po czym odbił w stronę Bujakowa. W pewnym momencie z nie do końca jasnych pobudek zbieg zawrócił z powrotem w kierunku Łazisk Górnych, tym samym biegnąc w kierunku ścigających go policjantów. Oczywiście Lupa mógł podejrzewać, że po odkryciu morderstwa policja puściła się za nim w pościg, ale też może nie mógł przypuszczać, że mundurowi siedzą już mu na ogonie. Drogi podejrzanego oraz jednego ze ścigających go policjantów w końcu się przecięły. Posterunkowy Kolarczyk z posterunku państwowego w Mikołowie, biorący udział w pościgu rowerowym, zauważając podejrzaną sylwetkę, rzucił swój pojazd i udał się w pogoń pieszą za podejrzanym.
Dobył broni, ale zauważając, że bandyta jest już osłabiony kilkugodzinnym biegiem i jest u kresu swoich sił, ostatecznie stwierdził, że uda mu się pojmać mordercę bez rozlewu krwi. Na pomoc Kolarczykowi ruszyli kolejno przodownik Branny oraz dwóch posterunkowych Pająk i Szuwada. Kiedy Kolarczyk dogonił podejrzanego, nakazał mu unieść ręce do góry, co też ten posłusznie uczynił. W chwili ujęcia Jana Lupy na zegarze wybijała godzina 12:45. Policja mogła odnotować na swoim koncie sukces. Podwójny morderca został aresztowany około 16 godzin po dokonaniu pierwszej zbrodni. Tym samym możliwe, że mundurowym udało się zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. Donoszono bowiem, że Jan Lupa miał w planach nie tylko zamordowanie swojego szwagra, ale również doktora Kalinowskiego z Łazisk Górnych oraz jakąś niewymienioną z imienia i nazwiska dziewczynę. Sugerowano, że tą dziewczyną mogła być kochanka Lupy, którą ten obwiniał o zarażenie go chorobą weneryczną. Zbrodnicze motywacje dotyczące doktora Kalinowskiego pozostają nieznane, ale myślę, że można tutaj przypuszczać, że Lupa mógł obwiniać go również o swój stan zdrowia, tak samo jak było z doktorem Zdralkiem. Czy Lupa faktycznie chciał zamordować kolejne trzy osoby? Myślę, że jest to sprawa co najmniej dyskusyjna. No bo owszem, policjanci mieli do czynienia z osobą ogarniętą szaleństwem, która w jakiś pokrętny i chory sposób planowała swego rodzaju wandetę na osobach, które w jej odczuciu jako się w życiu skrzywdziły. Ale myślę, że powinniśmy tutaj zwrócić taką szczególną uwagę na fakt, że po morderstwie Józefa Lupy, Jan, który miał w planach jeszcze zemstę na doktorze Zdraku, zabrał narzędzie zbrodni ze sobą. Po dokonaniu morderstwa w Lecznicy Brackiej Lupa zostawił siekierę na miejscu, na biurku. Jeżeli mężczyzna nie zabrał ze sobą narzędzia służącego mu do uśmiercania swoich ofiar, to być może jego ojciec i lekarz byli jedynymi osobami, na których Lupa chciał się zemścić. Przynajmniej początkowo, no bo kto wie, na jaki pomysł jeszcze wpadł mężczyzna, gdyby nie został złapany. Wszystkie te hipotezy o rzekomych kolejnych ofiarach mogły być wynikiem plotkujących mieszkańców, a przy tak tragicznych i jednocześnie sensacyjnych wydarzeniach o plotkarzy szerzących kontrowersyjne teorie nie trudno. Aresztowany mężczyzna nie stawiał oporu. Bez problemu dał sobie założyć kajdanki. Ujętego mężczyznę przewieziono na posterunek policji w Łaziskach Górnych. Miał czarną z brudu twarz i oczy przekrwione ze zmęczenia. W tle zamieszczam Wam zdjęcie aresztowanego Jana Lupy, ale uprzedzam, że jest ono raczej słabej jakości, ale myślę, że taki ogólny ogląd, jak mężczyzna wyglądał, będziecie mogli sobie zobaczyć. Aresztowany otępiało odpowiadał na pytania śledczych i w pewnej chwili miał się nawet zanieść histerycznym płaczem, jak gdyby dopiero na komisariacie dotarło do niego, co właśnie zrobił. Gazety zakładały, że zbrodnie Jana Lupy zostały dokonane przez błędy młodości, w cudzysłowie oczywiście błędy młodości, bo wszystkiemu miał być winny zaawansowany i źle leczony syfilis, który spowodował psychozę. Historia Jana Lupy była opowiadana jako swojego rodzaju przestroga przed stosunkami pozamałżeńskimi, które mogą pozostawiać po sobie niemiłą niespodziankę. Czy ta przestroga pomogła? Patrząc, ile osób jeszcze 100 lat temu chorowało na syfilis, to chyba nie bardzo. Mężczyzna złożył swoje wyjaśnienia poniekąd potwierdzając przypuszczenia śledczych. Obu morderstw miał dokonać wiedziony wewnętrzną urazą oraz nienawiścią. Swojego ojca obwiniał o niepowodzenia życiowe, a do doktora Zdralka miał żal za złe przeprowadzenie leczenia i wypis ze szpitala. Lupa nie mógł wybaczyć lekarzowi, że chociaż zgłaszał mu dolegliwości zdrowotne, to medyk stwierdził, że nie przyjrzy się bliżej sprawie i zapisał w karcie, że pacjent został wyleczony.
W gazetach pojawił się również dokładniejszy opis zbrodni dokonanej w Letnicy Brackiej, ale nie jestem tutaj pewna, czy opis ten powstał na podstawie zeznań złożonych przez aresztowanego Lupę, czy też po prostu była to fantazja jednego z międzywojennych dziennikarzy. Ale opiszę Wam, jak miał wyglądać ten przebieg wydarzeń, zaznaczając, żebyśmy podeszli do nich z lekkim dystansem. Kiedy Jan Lupa wszedł do gabinetu doktora Zdralka, miał poprosić lekarza o jakieś niewymienione z nazwy specyfiki i lekarstwa na syfilis i poprosił, aby te leki były na koszt spółki brackiej. Po odmowie doktora Lupa stwierdził, że w takim razie poprosi o receptę i sam wykupi sobie potrzebne medykamenty. Kiedy doktor pochylił się nad swoim biurkiem i zaczął wypisywać receptę, Lupa miał wyjąć z zapaska siekierę i zaatakować niczego nie spodziewającego się lekarza. Pojawiły się również wzmianki mówiące o tym, iż po podwójnym morderstwie Lupa planował popełnić samobójstwo, ale ostatecznie nie zdążył, ponieważ wpadł w ręce policji. Osobiście nie bardzo chce mi się wierzyć w te rewelacje. Co prawda Lupa był w bardzo dużym dołku psychicznym, pisano nawet, że miał mieć depresję, ale Lupa po dokonaniu morderstwa miał prawie 4 godziny na to, by odebrać sobie życie w lesie, przez który uciekał. Ostatecznie tego nie zrobił. Ciężko tutaj spekulować, która informacja stała bliżej prawdy, czy Lupa planował odebrać sobie życie, czy może miał w planach zamordowanie swojego szwagra, jak sądzono wcześniej, a może mężczyzna w ogóle nie miał żadnego planu i działał w amoku. I chociaż bardzo bym chciała udzielić Wam informacji na te pytania, albo chociaż przekazać, co też Lupa miał do powiedzenia w tym temacie, to niestety dzisiaj nie będę mogła tego zrobić, bowiem po złożeniu pierwszych wstępnych zeznań Jan Lupa zamilknął. Nigdy więcej nie zdecydował się na rozmowę ani z policjantami, ani z oskarżycielem w procesie, ani nawet ze swoim obrońcą. Zupełnie jakby stracił zdolność posługiwania się mową. Nie chciał zdradzać swoich motywów, nie chciał mówić, co nim kierowało, całkowicie odmówił składania zeznań. Wstępnie założono, że Jan Lupa może być dziedzicznie obciążony chorobą psychiczną, dlatego też przetransportowano go z mikołowskiego więzienia do szpitala psychiatrycznego w Lublińcu. Jan Lupa miał zostać poddany dokładnej obserwacji w celu stwierdzenia, czy mężczyzna może być sądzony jako osoba w pełni poczytalna, czy ma być sądzony jako osoba niepoczytalna, czy też powinien być leczony w zakładzie zamkniętym. I efekty tej obserwacji wydają mi się dość ciekawe, bowiem po 6-tygodniowej obserwacji lekarze psychiatrzy zadecydowali, iż Jan Lupa jest człowiekiem w pełni zdrowym psychicznie. Mężczyzna miał więc stanąć przed sądem jako osoba całkowicie poczytalna i planująca swoją zbrodnię z wyprzedzeniem. Takiej ekspertyzie sprzeciwiał się obrońca oskarżonego, mecenas Zbisławski. Adwokat twierdził, iż wystawiona opinia jest niejednoznaczna. Według mecenasa w sprawie Jana Lupy było wiele przesłanek, które mogły sugerować niepoczytalność oskarżonego. Nie dość, że mężczyzna chorował na depresję, to jeszcze miał zaawansowany syfilis. Wezwany na salę sądową lekarz biegły, dr Orszoluk, nie pomógł za bardzo w sprawie, ponieważ mężczyzna oświadczył, że on sam nie przeprowadzał obserwacji oskarżonego, a tym samym nie może dać jednoznacznej odpowiedzi co do jego poczytalności. Nie wiem więc, po co został powołany, ale no, może nie było innego w okolicy. Ze względu na wątpliwości, które pojawiły się na rozprawie sądowej, sędzia zdecydował o odroczeniu rozprawy sądowej. Co prawda nie zdecydowano się na ponowną obserwację psychiatryczną Jana Lupy, ale zadecydowano o wezwaniu na świadków lekarzy biegłych, którzy brali udział w obserwacji oskarżonego i wydali swoją opinię na temat jego zdrowia psychicznego. No, zupełnie tak, jakby nie można było tego zrobić od razu. Proces ostatecznie ruszył w listopadzie 1928 roku. Na sali rozpraw tym razem pojawili się biegli psychiatrzy, którzy przeprowadzili tą 6-tygodniową obserwację Jana Lupy
I medycy stwierdzili, że co prawda u oskarżonego mężczyzny zaobserwowano objawy neurastenii, której towarzyszą nagłe ataki złości oraz agresji, ale nie jest to stan, który można było uznać za brak całkowitej poczytalności. Co prawda Lupa według lekarzy próbował udawać obłąkanie w zakładzie, jednak jego kłamstwo szybko zostało wychwycone przez biegłych psychiatrów. Według ekspertów Jana Lupę należało uznać za człowieka całkowicie poczytalnego. Ponieważ oskarżony nadal uparcie milczał i nie złożył przed sądem żadnych wyjaśnień, które mogły rzucić nieco więcej światła na jego czyny, prokurator postanowił ustalić hipotetyczny przebieg wydarzeń na podstawie wyników śledztwa. W skrócie mówiąc, prokurator był przekonany, że Jan Lupa popadł w stan całkowitej rezygnacji. W tym stanie był przekonany, że jego choroby nie da się w żadnym stopniu wyleczyć i najpewniej chciał zakończyć swoje życie, ale zanim odbierze sobie życie, no to postanowił dokonać aktu zemsty na osobach, które według niego uprzykrzyły mu ten czas na ziemskim podole. Dlatego właśnie jako pierwszy zginął jego ojciec, z którym Lupa kłócił się o swoją religijność, oraz doktor Zdralek, który w odczuciu oskarżonego źle go leczył. Inne zdanie miał obrońca Jana Lupy, który twierdził do samego końca, że ekspertyza psychiatryczna nie została przeprowadzona dostatecznie dobrze, że jego klient na pewno dokonał swojej zbrodni pod wpływem silnej psychozy i ta psychoza miała zostać wywołana na skutek zarażenia syfilisem, który był już w tak zaawansowanym stadium, że dawał po prostu objawy psychiczne. Obrońca Lupy podkreślił, że jego konflikt z ojcem faktycznie istniał, ale ten konflikt pojawił się 2 lata wcześniej. Dlatego też motyw zabójstwa z zemsty raczej nie powinien tutaj mieć miejsca i nie powinien być w ogóle brany pod uwagę, bo no, gdyby Lupa chciał zamordować swojego ojca w akcie zemsty, no to dlaczego nie zrobił tego, kiedy konflikt był jeszcze świeży? Według opinii adwokata jedynym słusznym założeniem było przyjęcie tezy o niepoczytalności oskarżonego. Po 40-minutowej naradzie Sąd Okręgowy w Katowicach wydał swój werdykt. Jan Lupa został uznany za winnego dokonania podwójnego morderstwa, za co został skazany przez sąd na karę śmierci. Sąd nie zdecydował się na zmniejszenie tej kary na podstawie prawa amnestii. Przypominam, że takie prawo wtedy funkcjonowało i w większości kary były wtedy zmniejszane, a kary śmierci były anulowane. Ale w opinii sądu zbrodnia Jana Lupy była morderstwem dokonanym z premedytacją, za które nie powinno mu przysługiwać prawo do amnestii. Sprawa ponownie trafiła na wokandę sądu, tym razem sądu apelacyjnego. I tutaj mała niespodzianka, bowiem według sądu apelacyjnego Jan Lupa dopuścił się zbrodni zabójstwa, nie morderstwa, czyli że działał bez premedytacji. W związku z czym sprawa ponownie została cofnięta do rozpatrzenia przez Katowicki Sąd Okręgowy, bowiem kara śmierci była tutaj uznana za zbyt surową. Niestety ostatecznie nie wiadomo, jak skończyła się tutaj sprawa Jana Lupy. Jest to sprawa, która zostawia nam takie otwarte zakończenie. Od roku 1929 prasa przestała interesować się historią podwójnego mordercy z Łazisk Górnych. Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego, bowiem wydaje mi się, że ta sprawa była dość głośna w swoich okolicach. Ale przekopałam wiele bibliotek i wiele baz genealogicznych, ale niestety nie znalazłam żadnej kompletnie informacji na temat kolejnego procesu, czy też chociażby na temat śmierci Jana Lupy. Dlatego też niestety nie wiadomo, czy kara śmierci została zatwierdzona w kolejnym procesie, czy też mężczyzna usłyszał łagodniejszy wyrok,
Ale oczywiście może wśród Was znajdzie się ktoś sprytniejszy niż ja, no i znowu uda Wam się odnaleźć informacje na temat Jana Lupy. Przy historii o Wacławie Muszyńskim spisaliście się rewelacyjnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że mam takich wspaniałych słuchaczy, którzy tak bardzo wczuwają się w tę historię, że potrafią znaleźć jej dalszy ciąg. Jeżeli ktoś nie śledzi mnie na bieżąco, to tutaj chciałam tylko poinformować, że jedna z moich słuchaczek, pani Ania, znalazła w bazie genealogicznej akt urodzenia Wacława Muszyńskiego, o którym opowiadałam Wam jakieś 2 albo 3 odcinki temu. I okazało się, że mały, 10-letni Wacław dożył, no może nie jakiegoś sędziwego wieku, ale zmarł w roku 1977 i po wojnie wyemigrował do Francji. Tak więc można powiedzieć, że ta historia ma takie częściowe, szczęśliwe zakończenie. Dziękujemy gorąco pani Ani za zaangażowanie. To naprawdę wspaniałe, że chce Wam się to robić. Ale bez względu na to, czy Jan Lupa usłyszał wyrok kary śmierci, czy też wyrok wieloletniego więzienia, no to na pewno został on za swoje zbrodnie skazany. Jak zwykle bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej zapomnianej zbrodni. Mam nadzieję, że temat był dla Was interesujący, a ja, no cóż, idę kopać dalej w bibliotekach. Życzcie mi powodzenia. Trzymajcie się ciepło. Pa!